Redukcja, gaz, 9000 i dopiero bieg. To jest faza. Normalnie jak w motocyklu. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Kanał Speedy Freestyle to nie tylko motoryzacja za miliony monet, nie tylko superkary i górna puła. Będziemy pokazywali Wam różne pojazdy, różne samochody, nie zawsze kosztujące worek pieniędzy, ale zawsze takie, które budzą emocje, które mają charakter i mają jaja. I nie inaczej jest w tym wypadku. Mamy auto, które jest już pełnoletnie, Honda S2000, samochodzik, który no, na dzisiejsze czasy może na papierze nie budzi respektu i nie budzi przerażenia, ale wierzcie mi na słowo, ten samochód ma naprawdę mocne argumenty. To jest ciekawy wóz, który potrafi zapewnić nie lada emocje i dzisiaj trochę Wam o nim opowiem, pokażemy Wam to auto, no i oczywiście pojeździmy. Zapraszam. Kilka słów tytułem wstępu na temat historii tego modelu. Świat zobaczył S2000 w 99 roku, przynajmniej w tym czasie pierwsze egzemplarze opuściły fabrykę i pojawiły się na drogach. Honda chciała tym samym uczcić 50-lecie istnienia swojej marki. No i chcieli zrobić coś z przytupem. Mam wrażenie, że to się udało. Dzisiaj może to auto nie budzi takiego respektu, przynajmniej jeżeli patrzymy na cyferki, na dane techniczne, ale wierzcie mi na słowo, to auto, które potrafi wzbudzić emocje i inżynierowie z Hondy doskonale wiedzieli, jak to zrobić. Mamy nadwozie typu Roadster, czyli dwumiejscowe auto z relatywnie mocnym silnikiem, lekkie, zwinne, z napędem na tylną oś, no i oczywiście z dachem miękkim. Można tutaj oczywiście było założyć hardtop, ale generalnie z dachem, który można złożyć. Przepis na naprawdę dobrą zabawę. Historia modelu S2000 jest bardzo ciekawa, ale niestety bardzo krótka. Ten model tak naprawdę produkowany był przez zaledwie 10 lat i produkcja skończyła się w 2009 roku. Przez ten czas Honda wypuściła ponad 112 tysięcy egzemplarzy Hondy S2000. No, wydawałoby się całkiem sporo, ale niestety muszę Was zmartwić. Tym, którzy nie znają się na tym modelu, którzy nie mają rozeznania w rynku, wystarczy, że wejdziecie na najpopularniejszy w Polsce portal ogłoszeniowy i zobaczycie, że tych aut jest co najwyżej kilka na sprzedaż. W dniu, kiedy my kręcimy ten odcinek, sprawdziłem, było ich dokładnie 8 sztuk i ceny startują od 50-55 tysięcy złotych, przy czym najczęściej są to egzemplarze, które są Anglikami po przekładce, autami no, z przeszłością, nazwijmy to w cudzysłowie, różną, niekoniecznie ciekawą. A jeżeli mówimy o egzemplarzach, które mają przebieg relatywnie niski, a relatywnie niski to mam na myśli tutaj 100-150 tysięcy, są zadbane, dobrze utrzymane, jeżdżą prosto i w miarę trzymają się kupy, no to mówimy tutaj o kwotach zbliżonych do 100 tysięcy, a nawet przekraczających 120-130 tysięcy złotych, więc no, to auto już w tej chwili nabiera na wartości, chociaż nie jest jeszcze typowym zabytkiem. Egzemplarz, który widzicie tutaj koło mnie, to egzemplarz, który pochodzi z 2000 roku, więc można powiedzieć, że jest jednym z pierwszych. Ma numer 3000 ileś tam, więc no, z racji 112 tysięcy, to sami przyznacie, jest to jeden z pierwszych. To auto miało lift. Lift w 2004 roku, który poza drobnymi zmianami w wyglądzie, miało też kilka istotnych zmian mechanicznych. Przede wszystkim zmienił się silnik. Oczywiście platforma pozostała ta sama, ale tutaj mamy 2 litry wolno ssący motor, który kręci się do 9000 obrotów. Wkręca się niemal jak motocykl. No to jest magia Hondy, oczywiście klasyczny, znany wszystkim pewnie fanom motoryzacji japońskiej rozrząd Vitek, czyli ze zmiennymi fazami rozrządu, oczywiście tutaj również na pokładzie. No i to auto generuje 240 koni z wolnossącego motoru. Pamiętajcie, prawie 23 lata temu to auto się pokazało na ulicach, więc relacja mocy do masy wypada tutaj całkiem przyzwoicie. Hondy S2000 przez wielu właścicieli, fanów tego modelu nazywane pieszczotliwie sukami, ale dlaczego, za chwilę powiem o tym, bo mam pewną teorię. To auto ważyło w granicach 1250-1350 kg, w zależności oczywiście od źródła, które podawało tą wagę, no i od konkretnego modelu, jakie mieliśmy wyposażenie, który to był motor i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo fajny wynik, a na dzisiejsze czasy no, to jest waga piórkowa wręcz. Przy motorze, który miał około 240 koni, 200 nawet 50 koni, te moce też się różniły w zależności od rynku, na które to auto wychodziło. Mamy stosunek mocy do masy na poziomie 120 koni na tonę, więc bardzo, bardzo przyzwoicie. Czas zajrzeć pod maskę. Jak wspomniałem, jest to jeden z pierwszych egzemplarzy, więc wersja AP1, 2 litry, prawie 240 koni, no i
obroty 9000 maksymalne, więc bardzo wysoko. Wersja AP2, czyli ta poliftowa, miała motor o nieco większej pojemności, 2200 zamiast 2 litrów. Tamten motor moc miał podobną, miał za to troszkę więcej momentu obrotowego, troszkę lepszy przebieg krzywej momentu obrotowego, ten moment był po prostu dostępny w szerszym zakresie. Lepiej podawała z dołu, jak to się mówi, ale jednocześnie ten motor przez wielu uważany jest za ten najlepszy, najfajniejszy, dlatego że kręcił się wyżej. AP2 kręciła się tylko do 8300 obrotów. Dalej bardzo wysoko, dalej to są obroty, które przynajmniej mi bardziej się kojarzą z motocyklami niż z samochodami. Zapewne zauważyliście tutaj kilka rzeczy, które nie wyglądają standardowo i standardowe nie są. To jest egzemplarz, który jest naprawdę bardzo ładnie utrzymany, bardzo zadbany, no a jednocześnie dopieszczony w różnych detalach, w różnych ciekawych aspektach. Ma zmieniony dolot, ma zmieniony układ wydechowy, ma lekkie koło zamachowe, ma krótszy dyfer, zawieszenie gwintowane KW. Tutaj tych modyfikacji jest naprawdę sporo, aczkolwiek trzeba przyznać, że te modyfikacje są porobione z głową. Tutaj nie było szukania na siłę mocy kosztem tak naprawdę użyteczności tego samochodu czy trwałości tego samochodu. Tak samo zawieszenie jest zrobione z głową, ono nie jest twarde jak beton, jak kołki po prostu, które powodują, że plomby z zębów wypadają. Tu jest naprawdę rozsądnie porobione, tak żeby jeszcze bardziej ten potencjał z auta wykrzesać, jeszcze podkręcić emocje, a jednocześnie nie przegiąć. Badając tutaj czeluście komory silnika, Waszą uwagę na pewno zwrócą dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, że tutaj jest relatywnie dużo miejsca. No, ja jako taki motoryzacyjny freak od razu mam dziwne myśli. Dziwne myśli mam na myśli może jakiś słapik. I powiem Wam, że gdyby tutaj troszkę przerobić, to na mięciutko wejdzie całkiem gruba i męska V8. No ale oczywiście to będzie miało swoje konsekwencje. Będzie cięższe to auto. Balans, jeśli chodzi o wagę, też się niestety zmieni. Na pewno nie będzie idealny, tak jak jest teraz, czyli 50 na 50 dla przedniej i tylnej osi. A drugą rzeczą właśnie, która zwraca uwagę, to jest właśnie ta rzecz, która poniekąd pozwoliła uzyskać ten idealny balans, a mianowicie to, że silnik jest bardzo mocno cofnięty w stronę kabiny. Zobaczcie tutaj, gdzie są kielichy, gdzie mamy oś kół przednich, to ten motor jest tak naprawdę kawałeczek za tą osią. No, naprawdę brawo inżynierowie Hondy. To zostało wszystko tutaj bardzo fajnie przemyślane, bardzo ładnie upchane i zaprojektowane. Jeśli chodzi o ilość miejsca w środku, o przestrzeń, którą zapewnia S2000, na pewno nie jest tak dobrze jak w Mercedesie SL, ale na pewno jest o wiele lepiej niż choćby w Mazdzie MX-5. Trochę smutne, że tych samochodów nie ma na rynku wbrew pozorom zbyt wielu. Oczywiście do gatunku Roadster jest dosyć łatwo podciągnąć auta, bo kryteriów nie ma wiele, no ale producenci nie oferują na rynku zbyt wielu samochodów. Honda S2000 niestety nie doczekała się następcy, chociaż pewnie nie jedna osoba na to liczyła, ja też na pewno byłbym więcej niż zadowolony, gdybym mógł na ulicy oglądać takie samochody. No ale cóż, jest jak jest. Ten samochód to jest samochód dzisiaj dla prawdziwych entuzjastów motoryzacji. Samochód jest prosty, jest surowy, ale właśnie taki ma być. Tutaj nie ma wielu wodotrysków, nie ma zbędnych gadżetów, bajerów, które, no umówmy się, w jeździe, która ma dawać emocje, są zupełnie zbędne. Nie ma tutaj wielu czasoumilaczy. Co ciekawe, w tym samochodzie nie tylko wyposażenie, jeśli chodzi o umilanie podróży, jest skromne, ale również o wyposażenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. W zasadzie poza ABS-em nie ma wiele więcej. Nie mamy kontroli trakcji, nie mamy ESP i o ile nawet pamięć mnie nie myli, nie mamy tutaj wspomagania, więc jest bardzo surowo. Mamy bardzo przyzwoitą, 6-stopniową, manualną skrzynię biegów, mamy szperę, mamy auto, które jest dosyć lekkie. To brzmi jak przepis na dobrą zabawę, ale jednocześnie przepis na kłopoty. Jeżeli jesteś dobrym kierowcą, masz w sobie odpowiednią ilość pokory i dystansu do swoich umiejętności, no to możesz spokojnie tym jeździć. Ale jeżeli jesteś typem gościa, który z każdych świateł startuje, kręcąc do odcięcia i ładuje gaz bezmyślnie w każdym zakręcie, to prędzej czy później bardzo prawdopodobne, że skończysz w rowie, na drzewie, na barierze energochłonnej, na pewno tam, gdzie skończyć byś nie chciał i gdzie oglądany byś być nie chciał. To jest też moim zdaniem poniekąd jeden z powodów, dla których tych Hond jest relatywnie mało. Oczywiście najwięcej na pewno pojawiło się ich na rynku japońskim, na rynku amerykańskim, ale już w tej chwili naprawdę bardzo trudno kupić te samochody, no bo zwyczajnie są wybite. Część z nich oczywiście została przebudowana do motorsportu, część gdzieś tam skończyła swój żywot jako zaniedbane egzemplarze, zwyczajnie zwieśniaczone, zmarnowane jakimś kiepskim tuningiem albo zwyczajnie zardzewiały przez zaniedbania swoich właścicieli. Dlatego tych aut jest coraz mniej, dlatego ich wartość rośnie, dlatego warto te samochody zwyczajnie pielęgnować i dbać o nie, jeżeli jesteście w ich posiadaniu, ale to na pewno już wiecie, jeżeli w ogóle interesuje Was ten model. I to jest też jeden z powodów, dla których ja nie jestem hondziarzem, nigdy nie byłem, strzelam, ale to jest też poniekąd moim zdaniem powód, dla których właściciele nazywają je sukami, bo to są auta, które potrafią skarcić, jeśli
tylko na to im pozwolicie. Lekka buda i relatywnie mocny motor? No, przepis na dobre osiągi. Dobre 240 km na godzinę prędkości maksymalnej i 6 sekund do setki. Słuchajcie, auto z manualem, które ma 20 lat, ponad 20 lat. Czego chcieć więcej? To naprawdę brzmi obiecująco. Co ciekawe, chociaż auto ewidentnie było projektowane i budowane w myśl oszczędzania na wadze ile się da, to dach składany jest elektrycznie. Wystarczy go odblokować i voilà, zajmuje to dosłownie 12 sekund, bardzo szybko. Wnętrze S-y jak na dzisiejsze standardy jest bardzo proste, surowe, powiedziałbym nawet, że oldschoolowe i zdradzające w pewnym sensie wiek. Ale w 2000 roku robiło prawdziwe wow. Pierwsza rzecz, którą zobaczycie siadając za kierownicę, to elektroniczne zegary. W tamtych czasach to było naprawdę coś, to była rzecz niespotykana. A rzeczą, która mi osobiście bardzo się podoba i która buduje klimat w tym samochodzie, to jest oczywiście sposób odpalania. Najpierw przekręcamy stacyjkę, zegary ożywają, a potem po lewej stronie dopiero naciskamy guzik start, który uruchamia silnik. Jak już jesteśmy przy wnętrzu S2000, to mamy tutaj parę fajnych rzeczy, które no, mi osobiście bardzo się podobają i budują klimat roadstera, auta sportowego. Mamy bardzo fajne pałąki, które zapewniają bezpieczeństwo w razie dacha, w razie rolki. Między pałąkami mamy bardzo fajny, mały, dyskretny windshotik. Oczywiście on nie jest na pewno tak efektywny jak duży windshot, ale lepszy taki niż żaden. A jednocześnie on w żaden sposób nie zaburza linii, nie psuje wyglądu. Jeśli chodzi o kolorystykę, no ja nie jestem fanem czerwonych wnętrz, ale trzeba przyznać, że tutaj naprawdę wygląda to dobrze. To wnętrze dwukolorowe, czarno-czerwone, bardzo fajnie pasuje do koloru nadwozia i bardzo, ale to bardzo podobają mi się fotele w tym samochodzie. Pamiętajcie, że mówimy o 2000 roku, a mamy tutaj fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, z takimi bardzo małymi wlotami powietrza gdzieś tam w zagłówku. Naprawdę wygląda to dobrze i to są fotele, które po małym liftingu spokojnie dzisiaj można by umieścić w wiele droższych samochodach i na pewno nikogo by nie raziły. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby zostawić pod tym filmem łapę w górę, jeśli ten materiał Wam się podoba i koniecznie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zaznaczyć suba. Sub musi być szary, nie tak czerwony jak ta Honda. Najlepiej jeszcze jak dobijecie do tego dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych materiałów. A my pakujemy się do środka i lecimy pojeździć. Zaraz opowiem Wam, jak spisuje się ta Honda na drodze. Zapraszam na pokład. Będzie troszkę głośno, no ale kurczę, mamy roadstera, no głupio by było jechać z dachem, tym bardziej w taką pogodę, kiedy mamy słonko i jest prawie 20 stopni na plusie, więc wiosna na całego. Słuchajcie, miejsca w środku nie ma wbrew pozorom bardzo dużo, ale też nie jest jakoś szczególnie klaustrofobicznie. Nawet jak zamknę dach, to cały czas mam delikatny zapas nad głową przestrzeni, więc myślę, że nawet na upartego, na jakimś track dayu byłbym w stanie zmieścić się tutaj w kasku. A to już dużo. Trochę mi przeszkadza to, że nie ma tutaj regulacji, przynajmniej ja nie znalazłem regulacji pochylenia kolumny kierownicy ani odległości. No tutaj nie jestem w stanie się dopasować idealnie, ale też nie ma tragedii. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia i tą pozycję można pewnie polubić. W aucie zdecydowanie jest klimat. No pierwsza sprawa, mamy manuala i to takiego fajnego, fajnym, krótkim skoku, 6 biegów. No, cały czas kierowca ma tutaj co robić. Jeżeli chodzi o to, jak działa układ kierowniczy, no to tutaj mamy pełne czucie tego, co się dzieje z autem, bo nie mamy wspomagania, więc tutaj nic nie fałszuje tego obrazu, co dzieje się w danej chwili z autem. S-ka ma dosyć dużą skłonność do nadsterowności, muszę tak to nazwać. Wiem, że w modelach poliftowych to się trochę zmieniło. Honda robiła z tym sporo, żeby zrobić z tym porządek, żeby troszkę tą tendencję gdzieś tam zniwelować. Poliftowe egzemplarze dostały większe koła, tutaj mamy 18, ale wyjściowo ten samochód wyszedł z fabryki na 16. Potem Honda montowała 17, zmieniono trochę zawieszenie, zmieniono geometrię, nastawy geometrii. Wszystko po to, żeby tą tendencję do nadsterowności troszkę zniwelować, ale ona jest. W tym egzemplarzu mamy dość mocno pomodyfikowane zawieszenie pod tym kątem, żeby wykrzesać maks potencjału z tego samochodu, ale nawet tutaj, mimo szerokich kół 18-calowych, wystarczy tak naprawdę odrobinę więcej gazu gdzieś tam na skrzyżowaniu, na wyjściu z zakrętu i auto od razu staje bokiem, ale jest to takie
no, powiedziałbym, przewidywalne i przyjemne. Ona nie straszy, ona nie zaskakuje. Oczywiście, o ile wiecie, co robicie. Tutaj można bawić się bokami, można latać tym samochodem bokami. Wręcz mam wrażenie, że to auto to lubi. No, ale my robić tego nie będziemy. Mamy respekt do cudzej własności, więc trzeba to uszanować. Jakbym miał scharakteryzować, jak to auto się prowadzi, to powiedziałbym, że jest to go-kart. To jest właściwe określenie. No, większość pewnie z Was miała okazję jeździć go-kartem. Go-karty są bardzo proste, ale jednocześnie dają dużo wrażeń z jazdy, dużo emocji. Są bardzo bezpośrednie w prowadzeniu i tak samo jest tutaj. Siedzicie bardzo nisko, nisko przy ziemi. Auto bardzo żywo reaguje na to, co z nim robicie, dodajecie gazu, kręcicie kierownicą. Tu się naprawdę dużo dzieje, reakcja jest błyskawiczna, trzeba mieć szybkie rączki, ale właśnie o to w tym chodzi. To jest w tym samochodzie bardzo fajne, ale nie tylko to. Co mi się podoba w Hondzie? Ano właśnie motor. Ten motor rodem z motocykla, czyli redukcja, gaz, 5000, normalnie bilibyśmy bieg w górę, 7000, mało, 8, na mać, 9000 i dopiero bieg. To jest faza, to jest zabawa. Normalnie jak w motocyklu. A wiecie, że ja lubię motocykle, więc chyba mnie rozumiecie. Mówię o zaletach tego samochodu, zachwycam się wieloma rzeczami. A czy ta Honda ma wady? Ma, i to bardzo wiele. Ale wiecie co? Kugi ze f***. Tak naprawdę to auto to już jest w tym momencie klasyk. Youngtimer. Samochód, który trzeba oceniać z zupełnie innej perspektywy. Nie ma sensu go porównywać do współczesnych aut, do współczesnej motoryzacji, bo to zupełnie nie o to w tym chodzi. Jak to czujesz? Super. Jak nie czujesz? Szukaj innego auta. Ja, jak pewnie wiecie, kompletnie nie jestem jakimś tam wielkim fanem klasyków, aut zabytkowych. Po prostu to nie jest moja bajka. Szanuję, że ktoś ma takie upodobania i że ktoś gustuje w takich samochodach, no, ale zwyczajnie to nie jest mój klimat i mój konik. Ale w tym samochodzie to jest zupełnie nieistotne, czy on ma tyle lat więcej, mniej, czy będzie miał żółte tablice i kiedy, to jest bez znaczenia. To auto generuje gigantyczne emocje. Tu się dzieje, tu jest adrenalina, tu jest zabawa, tu cały czas musicie zachować koncentrację, o ile oczywiście próbujecie dokręcać ten silnik, próbujecie jechać nieco dynamiczniej. I to jest w tym aucie świetne, to jest genialne. Po prostu samochód, który nie jest kolejnym nudnym autem, który zrobi wszystko za ciebie, który pojedzie, nawet jeżeli jesteś bardzo przeciętnym kierowcą. Nie. Genialne. Trochę głośno, nie wiem, czy mnie słyszycie, a przynajmniej, czy dobrze mnie słyszycie, ale kurde. Przecież o to w tych samochodach chodzi, żeby się działo, żeby było głośno. To nie jest S-klasa, to nie jest BMW 7, żebyśmy oczekiwali tutaj jakiejś szczególnej kultury. Nie. Chociaż Japończycy generalnie chodzą za bardzo kulturalnych ludzi, ale nie w wypadku Honda S2000. To jest suka. Prawdziwa suka. Takie drogi to właśnie żywioł dla tego auta, czyli boczne, mało uczęszczane, z dużą ilością zakrętów. Kiedy świeci słoneczko, można zrzucić dach, to rzeczywiście dopiero poznajecie, o co chodzi w tym samochodzie i co autor miał na myśli. Właśnie to. Właśnie takie drogi, taki klimat. Czas na krótkie podsumowanie. Gdybym miał jednym zdaniem określić ten samochód, to powiedziałbym, że to kawał zajebistego auta. Może i mały, ale wariat. Niepozorny samochodzik, który potrafi dać gigantyczną frajdę z jazdy. Jeżeli jesteś typem gościa, który lubi decydować o tym, co się dzieje na drodze, co się dzieje z Twoim samochodem, to zdecydowanie to dobry wybór. A jeśli jeszcze jesteś dobrym kierowcą, to auto będzie strzałem w dziesiątkę. Ono jest surowe, jest analogowe, ale właśnie takie ma być. Tutaj wszystko zależy od kierowcy. Tutaj nie ma systemów, które zrobią coś za Ciebie. Tutaj Ty musisz ogarnąć auto. A ono w zamian odwdzięczy się naprawdę fantastycznymi emocjami. Do tego jeszcze zdejmowany dach. Naprawdę świetnie. Szkoda, że te samochody znikają w tempie zatrważającym, więc ratujmy to, co jest. Dbajcie o to, co macie. A jeżeli chodzi Wam po głowie zakup S2000, to ja szczerze i gorąco polecam. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby podzielić się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami co do auta i rzucajcie swoje propozycje, co chcecie zobaczyć, a może macie coś fajnego w garażu, co chcecie pokazać. Ja tymczasem odpalam i cisnę w stronę zachodzącego słońca. Na razie.